Nazywam się Grzegorz Czerek, mam 40 lat, pochodzę z Koszalina. W sierpniu 2016 roku w Brukseli zostałem napadnięty i pobity przez grupę ludzi pochodzenia marokańskiego. Tylko dzięki Bogu ktoś zadzwonił po karetkę i trafiłem do szpitala, gdzie mnie reanimowali. Przeszedłem 4 operacje na mózgu, na usunięcie 2 krwiaków, 3 krwiaków, w tym jednego wielkości 10 na 10 cm oraz przesunięcie mózgu o 2 cm. Przeszedłem też sepsę. Mój stan był krytyczny. Leżałem miesiącami bez ruchu, karmiony przez krtań. Następnie pojechałem na rehabilitację, gdzie po 4 miesiącach dodatkowo złamałem biodro i kolejna operacja. Otrzymałem grupę inwalidzką w stopniu znacznym, ale jedynie zasiłek z MOPS-u 600 zł. Rodzice znaleźli mi rehabilitanta, który zaczął mnie usprawniać. Zacząłem robić nawet pierwsze kroki. Niestety ja nie mam z czego go opłacać. W ogóle nie mam z czego opłacać rehabilitacji, która jest droga, a ja nie zamierzam się poddać. Dlatego całymi dniami, nocami piszę do Was setki prośb o pomoc, o choćby symboliczne datki. Dlatego proszę, pomóżcie mi.